Podcast for everyone. Midlife Crisis Bushcraft. Dobre, witamy Was na moim kanale. Dzisiaj jestem z Maksymilianem tutaj. Ostatnio, gdy wychodziłem do lasu, zrobiłem sobie komfortowy biwak na ziemi. Był komfortowy, mało widoczny. Minus jest taki, że jak jest zimno, to potem ja wracam do domu i po tym komforcie mi zostaje ból pleców. Więc pomyślałem sobie o hamaku. Problem z hamakiem jest taki, że hamak wieszamy wysoko. On jest na takiej wysokości, w przeciwieństwie do poncho lub namiotu typu norka, który jest na takiej wysokości. Schować to będzie ciężko. Dzisiaj stwierdziliśmy, że spróbujemy sobie jakoś z tym poradzić. Tutaj jesteśmy niedaleko, w tej chwili mniej więcej 700 metrów od jednostki. Tutaj dużo ludzi chodzi z psami, chodzą na spacery. Leśniczy ostatnio mnie tutaj znalazł, jak siedziałem w norce. Także dzisiaj postaramy się schować hamak. Jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. Postaramy się. Wykorzystamy prawdopodobnie kształtowanie terenu oraz drzewa. Dobra, doszliśmy do rozstaju. Z tamtej strony, czyli na wschód, tam mamy, na wschodzie mamy, zaczyna się fałdować teren i myślę, że wykorzystamy teren bardziej pofałdowany, żeby znaleźć miejsce takie, żeby ten hamak schować. Postaram się znaleźć depresję lub jakieś miejsce, gdzie na przykład są mu drzewie. Tak, żeby było niskie gałęzie, żeby było zielono. Znaleźć odpowiednią też odległość między nimi, żeby być w stanie ten hamak zawiesić. Idziemy? Tak. Znaleźliśmy już takie miejsce mniej więcej z drzewami z tyłu za nami. Zaraz się rozejrzymy. Maksiu, przedstaw się proszę. Jestem Max i należę do trzeciego szczepu harcerskiego Hubal, 11 drużynie harcerskiej, również Hubal w Bolesławcu. Więc miejscówkę wybraliśmy sobie taką. Ze wszystkich stron jesteśmy w miarę dobrze schowani. Mamy tutaj drzewa, więc to nam bardzo pasuje. Damy hamaczek nisko. Chodzi o to, że im niżej hamak, tym będzie gorzej widoczny, nie? Zawsze tak jest ze schronieniem, że im niżej masz schronienie, tym jest je łatwiej schować. Hamak, którego używam, to jest Tiger Wood Waszka 2. Wziąłem ze sobą tarpa 2x3, bo go lubię. To jest ten MFH. Tylko słuchajcie, jak będziecie używać tarpa MFH 2x3, nie rozciągajcie go za bardzo, nie forsujcie go. On jest delikatny na szwach. Mam tego drugiego takiego termo coś tam chyba Bushmana. To jest tarp porządny i jego można katować jak psa. Wtedy nie ma problemu. Więc niektórzy wybiorą prusiki, żeby zainstalować. Ja osobiście wolę zwykłe kołki, nie? Jeżeli chodzi o śledzie do takiego tarpa, do poncho używam zwykłych takich, co znacie, takich stalówek. Używam takich ze względu na to, że one mają taką dziurkę, gdzie mogę sobie zahaczyć takie shock kordy. No coś tam widać, że jest. Z daleka oczywiście nie będzie widać, ale w miarę zamaskowane.
No dobra, oceniamy sobie na spokojnie. Czy w tej chwili to się bardzo rzuca w oczy? No dużo mniej, prawda? Teraz trzeba będzie plecaki też pochować. Teraz się całkiem ładnie wtapia. Ale zobaczymy z daleka, jak to wygląda. Tak sobie wchodzimy. Viper Hooda warto mieć po to przy sobie, żeby się ukryć osobiście. Widzicie? On to ładnie rozmywa. Jest po prostu zawsze pod ręką. Tu tylko mi brakuje jeszcze trochę siatki maskującej. Przy okazji wam pokażę taki patent. Przepraszam. Że jak komuś jest zimno, to podgrzewacz Ode Marie wkłada się pod ciuchy. Widzicie, jak to paruje tutaj? Genialne. Tylko, że nie do skóry, bo to jest bardzo ciepłe. Można się poparzyć. Wylewasz całą wodę, kładziesz za pazuchę do grzewa. Także bardzo dobry patent i to grzeje przez jakiś czas. Moje wnioski są takie. Jeżeli chcę wziąć hamak, siatkę moskującą i do tego Viper Hooda, można, pomaga. Czy jest to warte? Zależy. Dużo bardziej pomaga wybranie odpowiedniego otoczenia. Tarp w camo uważam świetnie sobie radzi. Oczywiście jak się złamie linie proste siatką maskującą lub Viper Hoodem, da się, ale dużo lżej i dużo mniej się plecak weźmiesz, jeżeli użyjesz na przykład gałęzi, które sobie znajdziesz i odpowiednio porozwieszasz. Lub znajdując odpowiednie miejsce. Maksiu, jakie ty masz wnioski? Że muszę sobie innym razem muszę poprosić o hamak.